Trenerze, występ w pierwszej rundzie Chlebowego Poru Polski jak najbardziej udany, awans do kolejnej fazy, ale sporo nerwów nie zabrakło w tym meczu, bo już rywale doszli z tym wynikiem w drugiej połowie. Że no tak, udane, bo przechodzimy dalej, ale nic więcej z tego dobrego chyba nie można wyciągnąć, tak mi się przynajmniej wydaje, bo strzeliliśmy 9 bramek, fajnie, ale no to co my tracimy to jest, i mamy 3 zestawy ludzi, pierwszy, drugi zestaw, ci co grają w pierwszej lidze i trzeci zestaw, młodych chłopaków z 2000 rocznika i oni wyglądają 3 razy lepiej od drugiego zestawu, no to ja już nie wiem o co tu chodzi. Ale i tak jest dobrze, że ma pan tak szeroką kadrę, która pozwala na rotację i mimo wszystko ciągnąć ten wynik, tym bardziej, że właśnie młodzi zawodnicy pokazują, że chyba czas na nich stawiać. No chyba trzeba zacząć. No, zajęli 4. miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski i trzeba na pewno im dawać szansy i będę im na pewno dawał więcej tych szans teraz. Z tym, że lekko się zaniepokoiłem, tą drugą czwórką, bo nie mam pojęcia, co z nimi się stało tak naprawdę. Jak zagrałem tak z Lubawą, no to Lubawa miękko po nas przejedzie. Za wami sparing z Gattą Aktiv Duńska Wola. No i wygląda na to, że z równie ciekawym rywalem niedługo spotkacie się w kolejnej rundzie Chlebowego Pucharu Polski. Jest jakiś wymarzony przeciwnik? Nie, chyba nie ma wymarzonego przeciwnika tak naprawdę. Ja tak naprawdę najbardziej nie chciałem trafić na Budmax, ale z tego co słyszałem, to chyba im się dzisiaj nie udało z tym Lęborkiem wygrać. Na nich nie chciałem trafić, a na kogo trafimy? No, bylebyśmy trafili tak, żebyśmy grali w Kiełpinie, a nie musieli nigdzie jechać, bo to zawsze jest fajniej się gra u siebie.